Hello everyone, Filipiński, witam was w kolejnym odcinku ze Smite. Dzisiaj gram sobie Nuła, gram sobie sam na trybie Conquest i będę tryhardował, także lecimy sobie z tryhardem, weźmiemy sobie sprint, weźmiemy sobie, nie no, cofnąć można, nie można, dobra. W takim razie chciałem wam pokazać tutaj już, a nie, weźmiemy sobie tak. Pójdziemy sobie takim buildzikiem szalonym, zaczniemy z trójeczką, no i będę sobie tryhardować. Smite to darmowa gierka, jeśli chcecie się łapać na różne gry z widzami, także to zapraszam. Śledźcie mojego Facebooka, jeśli nie gracie w Smite'a, to zapraszam do rejestracji. Link w opisie, gra jest 100% za darmo. Dobra, ostatnio w ogóle wprowadzili parę fajnych systemów, że jeśli będziecie się logowali, to dostajecie za friko już nawet gemsy. Nie wiem, o co chodzi, ale to jest bardzo ciekawa opcja, więc polecam obczaić. Help. Tak, już ci tutaj pomagam, ziomeczku. Jest, tryhard. Ostatnio coraz częściej gram tą Nuła. Chcę się nauczyć tutaj właśnie grać na tych conquestach i będę nią tutaj tryhardować. Czemu nie? Stwierdziłem, że jest bardzo, bardzo dobra. Słyszałem, że jest od innych też, że w tier liście wypada całkiem nieźle. Jest bardzo użyteczna. Więc tak sobie myślę, że jako tako choć troszeczkę pomocny będę. Idę na prawą sobie tutaj. Siemano. Okej. I zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że wyjdzie nam niesamowicie dobrze i tak się sfidujemy tutaj na tych bobach. Okej. Dobra. Weźmiemy sobie to. Moje skille, moja pasyweczka po 5 autoatakach co piąty ma szansę zrutować. Rutuję teraz, jeśli zaatakuję, trafię w niego, to spokojnie go zrutuję. Jedyneczka, niewidka, takie W-akali, tyle że się przemieszcza. Bardzo fajna opcja. Dwójka to gliniani żołnierze, trójka to strzał z metalu, no i czwórka to taki ult kartusa, można by powiedzieć. Nie mam jak w tego bruda trafić, ale będziemy go harasowali za to może trochę. Nie wiem, czy ten team generalnie ma jakiś sens, ale dobra. Oczywiście tutaj zero trafionych. Jest moc, ale spróbujemy go zabić niedługo. Tylko musi być dobra ku temu okazja. Bang. A póki co właśnie jakiś tam harasik. Okej, nie będę tutaj go rutować, bo koleś się tutaj ładnie kampi za minionkami. Chociaż teraz dałoby radę co zrobić, co nie? Ale dobra, mogę wam pokazać fajną sztuczkę. Nie, może nie teraz jeszcze. Jeśli za pomocą właśnie tej mojej trójeczki strzelę w jakiegoś glinianego żołnierzyka, to oni wybuchają i mogą zestunować przeciwniku. To jest bardzo, bardzo sympatyczna umiejętność. Okej. Myślę, że możemy wracać, możemy coś ornąć. O, orniemy coś na midzie może. Idziemy tutaj z Mephisto. Nawet nie Mephisto, tylko Mephisto. Pomogę mu coś, no nie wiem. Dobra. Jest naładowana pasyweczka i teraz, i teraz, i teraz moglibyśmy coś tutaj ogarnąć. Jakiegoś smajtowego genka. Zobaczymy, co na to mój ziomeczek. O, oczywiście, to był właśnie przykład, jak nie strzelać. Ale dobra. Oh my fucking god. To był jeden właśnie z tych epic faili. Dobra, niestety, ale nie mam już many nawet na ulta, więc jest mi niesamowicie smutno. Mam bardzo fajnego ulta, jeszcze wam nie miałem okazji tutaj pokazać. Ale mój ulcik bije po prostu bang, lecę w chmury, mam wizję na wszystkich enemisów i jeszcze ich klepię, no. Rewelacja. Dobra, teraz polecimy sobie w Polynomicon. Myślę, że to będzie całkiem sympatyczny przedmiocik i lecę na prawą jak najszybciej. Polynomicon to jest taki właśnie item a la Lichbane, czyli możemy sobie po jak użyciu jakiejś umiejętności zaatakować z autoataku zwykłego i to bije 50% mojej mocy. Także myślę, że to będzie całkiem sympatyczne. O, już tutaj tego. Dobra, spoko.
wytankował dwa ciosy od wieży, także jest git. Teraz będziemy musieli się sobie radzić tutaj na dwóch. Ja oczywiście nie kupiłem potionka, ale dobra. Myślę, że jakoś może i sobie poradzimy. Mamy tutaj mojego żołnierzyka mamy. Sensacyjnego. Dobrze. Ojej. Trochę mnie tutaj będą denerwowali, ale cóż. Proszę bardzo, możecie oprzeć teraz mojego ulta, bang! Z nią oczywiście nie będziemy się bili. No dobra, chyba że mnie złapie. Zawierzę. Dobra. I kto wbił first blooda? Ja, no oczywiście tamten ziomek. Ten Ymir, Ulr, czy co? Nie, Ulr nie, ale tamten ziomek był po prostu kasztanem i zrobił coś bardzo, bardzo dziwnego. W każdym razie, ja mogę sobie ulepszyć buty do tego poziomu. Okej. I jeszcze jeden potion. Nie denerwuj mnie. Dobrze, 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 jest pięknie. Mamy first bladzika. No, jak gram tutaj właśnie na ludzi na swoim poziomie, bo ja mam tutaj jakiś tam śmieszny 13 poziom dopiero. Ale jak nie gram na ludzi na 30, no to jest jeszcze jakoś. Ja, oczywiście mnie tutaj będą puszowali, jak żeby inaczej, ale dobra. Myślę, że dostaniesz luja jeszcze przy okazji. Auciu. Auciu, auciu. Dobra, ona jest też ranged, także tutaj już będzie inna sytuacja. Dobra. No to sobie... O, widzę, że tutaj coś się dzieje. Pięknie. Zrutowana, widzieliście, widzieliście, udało mi się trafić nawet. Kolejny! Double kill! Po prostu, co ten Flippin? Przychodzą tutaj do Flippina. Wiedzą, że on zrutuje i będą free fragi. Dobrze, dobrze, to mi się podoba. Także Nuła, jak najbardziej w porządeczku. Zbudujemy się lekko pod attack speed. Taki jest bardzo ciekawy build na nią. Tak też spróbuję. Zobaczmy, co z tego będzie. Okej, tam nadciągają jakieś głupki, ale my możemy postawić sobie żołnierzyka jeszcze jednego i pushować to dalej. Ale też nie za bardzo jakoś. Okej. Nie weźmiesz tego. Tobiasu! Tobias! Tobias! Sys, dwa sys! Co ty lobisz? Tobiasu. Naprawdę ten ziom myśli, że coś zrobi nam? Dobra. Został właśnie zestunowany przez mojego super misiaczka. I gdzieś z tym typem. Dobra, ile mamy hajsu? 700. Bardzo bieda. Bardzo biednie. Mogłem wbić, kurde, już mieć 3-0-0, ale... Mam te asysty. Dobrze, ziomeczki, niech mnie trochę podpuszują. O, bo tu jest niebezpiecznie, więc nie będę tutaj nic szalonego robić. Build na Nuła. Ja znam build na Nuła, ale widzowie jak zwykle mili wysyłają. Bang. Okej. Mam piękny build na nią. Ja już z nią grałem sporo razy wbrew pozorom, więc jeszcze byście się zdziwili, jak wiele. Dobra. Teraz ultima by się przydała jakaś. Braknie. Niestety trochę brakło tego damage'a. A, bo dopiero teraz mam level up. Ale może coś tutaj? Halo? To mi daje movement speed też, więc będę tego używał. Ale nie bardzo coś tutaj. No ale dobra. Dociskamy dwie osoby, także jest świetnie, myślę. Okej, podejdź. Podejdź, podejdź, koleżko. Ja tutaj mam dla ciebie niespodzianeczkę. Musisz tu podejść trochę. Nie bój się. Nie bój się. No co za... No nie bój się. Okej, ale oczywiście musiałem wytankować. Ale dobra, udało się. 7-0-2-0-2, flipiński. Kiedy odcinek ze Smite'a? Zaraz będzie, bo dobrze mi idzie. Rewelacja. Okej. Przed chwilą sobie właśnie nawet graliśmy gierkę z widzami. Chciałem wam nagrać, ale niestety dwóch widzów z przeciwnej drużyny wyszło i było strasznie nie fair, żeby coś takiego wrzucać, trochę nudno. Ale tak, to zachęcam was, żebyście mi spamowali ewentualnie o jakimś smajcie. Wtedy większa szansa, że go nagram. Weźmiemy sobie to.
Weźmiemy sobie jakiegoś ghosta. Nie wiem tylko właśnie jakie aktywki są dobre na Nua. Zastanawiam się właśnie nad Flashem. Chyba Flash jest bardzo dobry, wiadomo, na wszystko. Oraz właśnie jakiś buff speed na allyów albo slow na enemiesów. Tutaj się zastanawiam jeszcze. No, 7-2 już się zrobiło. O, popadały moje ziomeczki. Ziomeczki, już lecę. O, tutaj jest Kukulkan. Kukulkan sobie tutaj lata, ale dobra. Ja się tutaj tymi ziomeczkami zajmę, jakby co. Dwóch to jest nic. Dwóch to jest nic. Zrobimy sobie takiego myka. No i co teraz? O. Pokonany, prawie. Dobra, ale nie, no tak na poważnie mógłbym sobie teraz, okej, okay, nabić właśnie pasyweczkę. Ojajaj. No dobra. Nie jestem pewien czemu, mogłem teraz zultować, wznieść się w powietrze i byłoby świetnie, ale tylko bym ich zdzielił za troszkę. Tyci, bo ten ult mój tak naprawdę gówno bije, zobaczcie. 175 plus 46, oczywiście we wszystko. Więc, no, damage nie może być jakiś kosmiczny. Ale tak, dobra, ability power. I teraz lecimy sobie w bardzo fajny przedmiocik, dający nam attack speed. Moi drodzy, oto, to cudo potrzebujemy. Da nam attack speed i każdy auto atak będzie obniżał magic resisty. To będzie już fajnie działało, bo będziemy spamowali właśnie autoatakami, rutowali, obniżali magic resisty i nawalali z metalowego bolta. Shining metal. Tak pięknie błyszczy. Dobra, o, właśnie, już tam nie. Daj mi asystę, ziomuś. Dobra, teraz to może być ciężko. Dobra, widzę, że plan B. Bang! Dziękuję. Trzeba było wszystko zdzielić po prostu. Dobrze. Bang, bang, bang. Okej, okay, naładowałbym sobie na tobie pasywkę. Idealnie. Teraz może coś tutaj złapiemy. Chodźmy na jakieś polowanie małe. Nikogo. Tobias. Aj, Tobias, co ja się z tym Tobiasem mam, ty ja nie wiem. Ale dobra. Okej, okay, może tutaj? Halo? Ach. Dobra, jeszcze dostałem od jego lasera. Dobra. Oni tutaj coś kombinują? No raczej go bez problemu zdzielą. Good job. Naładujemy sobie pasyweczkę i pek. Oj. Nie pykło. W ogóle nie wiem. Cały czas mi ta niewidka nic nie daje. Mysterious Fog. Powinniśmy być właśnie niewidzialni. Ale chyba jakoś attacking breaks. Może właśnie przez to, że atakuje. No ale mniejsza. Lecimy sobie właśnie w to, jakieś konkretne itemy nam są potrzebne jeszcze. Nie wiem też co drugie maksować za bardzo. Wezmę zazwyczaj żołnierzyków. Tak, żeby było ich więcej, albo byli mocniejsi. Damage minion explode. O, bo nie obniżają jeszcze wszystko. Damage per hit, no ładnie, soldier. Aha, cały czas jest dwóch. Dobra. Ej, ta nasza linia tutaj słabo się miewa. Coś by przydało się podratować sytuację. Ach, nie trafiłem gościa. Chodź tu, brudzie. Nie uciekaj. Ciężko go złapać na kombosa, jednak on jest zbyt tanki. Dobra. Ale spokojnie, męczyć go ile wlezie. Możemy sobie złożyć jeszcze item, który każdy autoatak
zadaje dodatkowo 40 damage'a. Tylko myślę, że czy to już nie jest przesada z tym, z tymi autoatakami u niej. Okej, to już zostawiamy. Ulcik level up. Dobra, teraz moglibyśmy się pokusić, żeby go zabić nawet. Jakby tutaj jakoś sensownie wyskoczyła, ale nie, no nie wiem, czy ona to zrobi. Zrobi, dobra. Już idę. On też zachowuje dystans. Dobry ród. Dobra, chowaj się przynajmniej za karę. Dobra, ja go zrutowaliśmy się nawzajem, że jest sympatycznie. Dobra, i przyjdziemy się może. Wow. Dobra. No, powiedzmy, bo ja mogłem go zdobić z ulta, ale ona już poszła dive'ować, więc... Niech będzie, tak... Jest takie spoko, aczkolwiek nie, mieliśmy całkiem niezłą przewagę na początku, a tutaj już lipa. Ale dobra, mamy trzech klejowych, czyli glinianych żołnierzyków. Możemy spuszować spokojnie tego towera, myślę. No... Może nie tak spokojnie, ale jakoś się to udało zrobić, dobra. Bank. Okej, ile golda? 1800. Pięknie, pięknie, rewelacja. W takim razie, do widzenia. Idziemy na małe zakupki. Właśnie. O, bo to jest ten itemek i tak się zastanawiam, czy redukować magic resisty, czy nawalać 40. To by było lepsze dla live'ów, aczkolwiek... Dobra. Dobra, to już mamy w takim razie. I jeszcze chciałbym. Butów nie mam. O, damn. To nie dobrze. Ale jako, że nie mam na buty, to polecę sobie od razu już w. Tytryty. Nie wiem, jak to się nazywa nigdy. Tahuti. Road of Tahuti. To jest dobry item. Cała moc zwiększa się. Więc będzie spoko. Dobra, i teraz moglibyśmy sobie tutaj wskoczyć na tego mida, tylko naładować pasywkę można by wcześniej. Jak urengo. O! No, bez mojego ulta nawet się obyłoby, ale za późno, bo oczywiście już go zdążyłem skastować, ale dobra. O, jaka sucz, widzieliście? Nie, ja jej nie odpuszczę, nie odpuszczam. No nie wierzę w to, widzieliście, nawet nie zrutowało się nic. Smutny flip nie smutny, bo nie zabił. Bang. No nie pykło. Nie pykło nam dziś. Ale dobra, w każdym razie możemy sobie... Możemy sobie zginąć. No to bolało, ale... Płakać nie będę. 3-3-6. Dobra, 20 do 12. Tylko tak, nie mam na nic pieniędzy, bieda. Zgridowałem, chciałem zabić, nie udało mi się. Ale jak blisko było, to pojęcia nie macie. Może gdybym zainwestował w te plus 40, jednak to taniej nawet wychodziło ten przedmiot. Ale dobra. Jeszcze coś tutaj złożymy szalonego. Coś na pewno. Dobra, ale póki co. Póki co mamy zaraz ulta za 25 sekund, więc możemy tam pobiegać z nimi na jakichś teamfightach. Mój ult bije teraz po 300. No, także całkiem nieźle. Całkiem nieźle, jak zważywszy na to, że jednak wiesz, jednak bijemy w kilka osób. Each of them, to jest tak piękna umiejętność. Tego gram nuła, tak szczerze. Po prostu kartusik. Do widzenia. Idziemy teraz lewą chyba, bo już jestem wystarczająco nafidowany. O. Masz tutaj luja, ogłuszacza. To battle. O, w mordeńkę, dobra, to rzucam im to i przedostanimy się tutaj.
na drugą linię i może coś tutaj zaplejsimy. Jasne. Ten typ umiera. Dobra. W takim razie możemy wpaść tutaj zawsze. O, i nasze ziomeczki tutaj będą się biły prawilniacko. Dobrze. Dziękuję. Damage camp. Jak najbardziej spoko, myślę, to będzie. O, w mordę. Okej. Jakby nigdy nic. Trolololo. Okej. Nice shot. Kukul Khan tutaj nie robi lipy, widzę, ale... Dawaj, do góry, buja! O, nikogo! O! One shot to kill, not luck, but skill! Udało się po tylu latach. Wreszcie double kill, nie? Zacieszone dziecko, ale dobra. No właśnie. No to był triple niestety. Już się napaliłem na jakiegoś tripuple kill, ale nie pykło, no cóż. W takim razie złożymy sobie to i będziemy sobie rushowali oczywiście Shoes of the Magi for the damage. O, elegancko, to mi się podoba. Jeszcze lepszy ult. No, teraz 425. Teraz może coś będziemy naprawdę z tego dobijali. Jeszcze dodatkowo proponuję nam na sam koniec złożyć to, cudeńko. Nie. Oto, Soul River. Myślę, że to będzie całkiem sympatyczne. Dobra, ale póki co 22-18, także już nie wygrywamy tak hardkorowo. Jak zwykle mam takie głupie stety. Dobra, midem. Już tam lecę. Ojoj, dlaczego? Wszyscy nie żyją. Kto idzie ze mną? Left tower is dead, son. Ale dobra, może coś tutaj jeszcze zdążymy wybronić. Spokojnie. Będzie dobrze. Wolniemy tutaj pyk. I nie dajemy tego towera. O kurde, tam się jakiś łoś władował. Łoś super ktoś. No. Dawaj, jazda. To nie koniec. Nie, koleżanko. Oh my god, tylko nie ten typ. Ej, zabił mnie. A, dobra. No fuck, jak zwykle, nie? No, zabrakło mi po prostu tych butów i tej pałki. Jak będzie ta pałeczka, to obiecuję wam, wszystko sklepiemy. No, póki co 10%. Strasznie biednie. Mało tego odczuwam z 15. Może dałoby się jakoś odczuć te 10. Nie ratuje mnie. I ten typ w ogóle jest jakiś porąbany. Ymir. Bo on, zobaczcie, on ma jednak troszeczkę Polinomikon i fucking physical protection. No dobra. Trochę wariat. Bo jakiegoś luja ogłuszacza teraz mi naprawdę sprzedał. Zabolało, aż się zdziwiłem, a widzę, że to jest jednak pod jakiś tam damage. No dobra, 34 sekundy do ulta, także będziemy mogli się władować w nich. O kurde, ale jest 24-23, także nasza przewaga już nie istnieje tak bardzo. Okej, okay. Spokojnie zrobimy sobie exp campa jakiegoś, bang. Zabić tę ścierwa. Dobra, i lecimy dalej na linię. W sumie mogę ich... Aha. Dobra, skoro tutaj tak się sprawy mają, to jednak nie. Jednak zajrzyjmy na mida. Będzie mądre. Mogę też zultować już. Ultujemy.
Dobra, tam dostali ładnie. Tutaj ktoś dostał. Coś jeszcze zrobimy? Tutaj halo. Kurde, tyle gościów na low. No uciekało, no ale dobra. W takim razie, podpuszuję sobie lewą linię. Dobrze. Okej. Żeby mi tylko tutaj jakiś jołop nie wyskoczył. Dobra, czuję się w miarę. Możemy tutaj troszeczkę jeszcze posiedzieć. Ale naprawdę chwilkę. Okej, mykamy stąd. Mykamy, tam jest Kukulkan. Na mojej linii też jest ktoś. No dobra, 55 sekund. Na razie nie chcę się bić bez mojego ulta. W sumie 1800 hajsu. Wiecie co, może się wycofamy. Ale nie, ale jeszcze jednak zróbmy. Właśnie, zróbmy to cudeńko. Okej, zobaczcie. Elegancko. O nie! No i co za w ogóle pieprzony kutas. To jest właśnie kutasiarz typowy ze Smite'a. Po prostu można go reportować. W Smite'cie jest też piękna opcja report, więc polecam. Nie no. Nie będę płakać oczywiście. Okej, mamy już hajsiwo na naszą super pałeczkę. Jeszcze dodatkowo możemy dokupić. Myślę, że no może nie to. To też nie. Tak się zastanawiam. Dobra, na nic mi i tak nie będzie stać. 700 golda dopiero. Albo nie. Poczekajcie. Złożymy sobie może Voidstone? Nie, Gem. O, to tak. Tego Gema chcemy. Fuck my life, nigdy nie kupię tego przedmiociku. Okej. Okay. Dobra, teraz jedziemy na pełnej. Na pełnej po prostu mamy z ulta 500 damage'a i za niedługo będziemy mieli w sumie dodatkowe bonusy. Ult będzie wtedy już na 20 poziomie. Właśnie, trzeba 20 wbić. To jest priorytet. Myślę, że chwila, moment i będzie jednak 20. Jeszcze jedna fala minionków. O, już jest nawet. Pięknie. Dobra, i teraz możemy coś tutaj o czymś rozmawiać, ziomeczki. Zapraszam. Tutaj, tak? Koleżanko! No, było blisko, ale nie pykło, bo było ich dwóch, a ode mnie ktoś nawiał. No. Czemu nie? Polecam. Nie, denerwuje mnie ta drużyna, ten typ jest jakiś dziwny. A, ma inne Kukulkanen. I ma i Tobias. No dobrze. Co oni tutaj robią? Możemy pospektytować mistrzów. No całkiem ładnie. I tego też. Dobrze, ale tam byś pomógł. Pomagaj im tam. Dopiero minuta do ulta. A, tak blisko. Łob. Ej, szalony jest. Szalony jest ten Ymir. Jakieś tam dipsy się dają. Nie powiem. W takim razie polecimy sobie w to, cudeńko. Tak. Wonderful. Dobra, jak macie jeszcze coś mi do zarzucenia czy coś, tam możecie dać jakiś komentarz, który poprawi moją grę, to zapraszam. Ja się chętnie czegoś dowiem i postaram się grać lepiej. Chcę być mistrzem Smite'a. Dobrze. Wiem, że można skakać z patio. Okej. Dobra. No. Przynajmniej próbował, nie? No, to miało. A, bo on miał Banshee, więc zdjąłem mu Banshee. Fuck my life.
Oj, oj, oj. Dostałem, wlazłem w luja. Ale dobrze, dobrze. Jest całkiem spoko mimo wszystko. Mamy ulcika. Także już tutaj zachęcam do jakiejś walki. Ziomeczki, tylko nie ma tutaj nikogo, kto by mógł tak jakoś zainicjować. Z tej jedynki raczej nie polecam inicjować. To kończy się zawsze fatalnie. O. No i dobra. Tyle mogłem wycisnąć dipsów. Mam nadzieję, że pozabijają moje ziomeczki jak najwięcej, bo wszyscy teraz podostawali fajny damage z ulta. Ale oczywiście nikogo. No dobra, tutaj jest. Double kill, ładnie. No całkiem, całkiem. Całkiem, całkiem ta Kali gra. Jedziesz jeszcze tego? O, oczywiście. Dobrze, ładnie. To mi się podoba. O, i jakiś przeciwnik z rage quitował, także elegancko. Jest spoko. Dobra, dobra, dobra. Teraz mamy Gem of Isolation. Także będziemy teraz zamrażali. Wydaje mi się, że właśnie to jest całkiem spoko ten buildik. O, gdzieś tam ten build widzę. O, pewnie jest jakiś inny. Dobra. Nie będę czytał, bo już muszę lecieć. Skoczymy sobie tutaj. Nie, no, radzę sobie ziomeczki. Dobra, już jestem tak wykoksowany. Chętnie bym się tutaj sklepał z kim, no. O, nie ma Ymira. To smutne. Exp camp nie potrzebujemy, damage campa nie ma. Mana camp. Też bieda. Nie ma co tu robić za bardzo, no. Może z tymi ziomeczkami się coś pobijemy? Dobra, on tam szaleje. Pozwólmy mu. Okej, okay, popuszujemy jakąś linię razem. O, chyba że... Chyba żeby zrobić coś takiego, nie? No dobra, możemy zultować teraz. Jeb. Dziękuję. Ona zabita. Tam te ziomeczki, do których teraz właśnie zmierzamy, też są obici. Więc całkiem nie najgorzej. Aczkolwiek, jak oni sobie tam radzą? Jakoś tam chyba sobie radzą. No, jasne. Dobra, już tutaj przybywam. Dobra. Oj, oj. Tylko nie ty. Dobra, już tam jadę. Dobrze. Dobra. Powiedzmy, że to jakoś wyszło. Trzech za... Nie wiadomo już ilu. Lol. Dobre... Dobre healowanko. Dobra, bez lipy widzę tutaj. Uhuhu. Nie no, byliśmy sami, powinniśmy się wycofać jednak. Jakieś 10 sekund temu. Dobra, a gdzie jest drużyna? Drużyna nie żyje. Znaczy jest. Coś nie bala. Dobra, popatrzmy na wielką ucieczkę Misia Yogi. Uuu, tak blisko było. Spokojnie, nasza nadzieja w tobie. Kukulkan. Kukulkan to Kermie. Dobra, co teraz możemy sobie kupić? Mamy 1400 golda. Zaproponuję. To mamy, to mamy, to mamy. Teraz tak się zastanawiam, co by tutaj złożyć. Bo możemy to spokojnie sobie sprzedać. Właśnie sprzedajmy to. I teraz coś, co zapewni mi właśnie ten damage. Może właśnie to. Może właśnie to.
Okej, jako że oni właśnie tam mają chyba troszkę tanki tą drużynę. No. What, co oni? No troszkę mają tych defensywy. Nie jakoś dużo. Może niepotrzebnie, ale dobra. Krzenić to. Po prostu to spuszujmy i kończmy. Okej. Biorę się za tego mida. Coś to musi zrobić. Okej, zostawię sobie już to. I dołączymy do tego ziomeczka. Pięknie, 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 pięknie. Ale jeszcze jakby mi się udało go uratować, byłoby całkiem sympatycznie, dobrze. Jakoś żyjesz, okej, to zapraszam cię na mój midrinio, pusherinio. Dobra, tutaj już jest ich za dużo jednak, bo jest ich dwójka, to nie będziemy tutaj nic kombinowali. Ale tak podociskać inne linie można, czemu nie? Okej. Damage camp, o. To ma przyszłość. Bęk. Fire Giant, dobrze, dobrze, to jest dobry pomysł. Ja mam już damage buffa, więc jest elegancko. Możemy go zrobić. Już lecę. Okej. Elegancko. Dobra, i co teraz? Myślę, że możemy to już skończyć, ziomeczki, ale jakoś razem. Tak, możemy się złapać za lewą stronę i ją po prostu spuszować. Okej. No niech tam sobie robi. Póki mamy buffy i wszystko, full service, wszystko można zniszczyć teraz. Prawda, tons of damage chyba. Ile bije? Ojej, ten mój ult to szalony, 700. Double kill. Dobra. Ja proponuję tak to. Spuszować, okej. Ten cycu ma za dużo hapców i mnie denerwuje, więc... Okej, może tak. Dobra, ej, ja teraz ja jestem namierzony. Gdzie są miniony? A, postawił mi ścianę, co za kutasiarz. Dobra, middle Phoenix zniszczony. Może tam coś pomożemy jeszcze? Właśnie, bo tam ładnie sobie radzą nawet. What? Dała radę. Skumana. Dobrze. W takim razie możemy zrobić coś takiego i myknąć stąd. Wszystko zniszczyliśmy. Dobra, także teraz chwilę nam zajmie skończenie tego. Ale już z górki. Ojejku. The fuck was that? The fuck was that? Mój damage z ulta uległ po prostu zmniejszeniu. Dobra, weźmiemy sobie teraz to. Myślę, że to będzie całkiem fajne. They take 15% of their maximum health in additional damage. To będzie dobre. Dodatkowo consumable. O, właśnie. I wypijemy sobie to. Using this. Okej. Rozkminiam te buffy, bo tak szczerze nigdy nie mogę dopasować sobie jakichś dobrych aktywek. Okej, myślę, że mam jakąś nie najgorszą. No dobra, może jest jedna z gorszych, ale chrzenić ta. Weźmiemy sobie ta. I weźmiemy sobie Warda, nie no, bez przesady. Okej. Nie wiem, ile oni mają hapeków, ale siekniemy ulta, zobaczmy. Wzleśmy tam, o! Trochę im przypierdzieliłem. Jakiś damage ładny siadł chyba. Dobra, i lecę. Fucking ghost, jak najszybciej chcę tam dolecieć.
8-9, o kurde, ale lipa. Brzydkie statystyki mi się jednak zrobiły, ludzie. No dobra. Pomożemy co nieco tutaj. Już. No! Myślę, że to wyszło całkiem nieźle. Naprawdę polecam, polecam ten push. Takie kończenie gry jak najbardziej, zawsze spoko. Dobra, no to może co, to jeszcze jeden sobie kupię. Nie no, nie pykło coś. To było słabe. Oni się dali zabić, ja tam wleciałem w środek. Właśnie to jest minus jedyny, bo mój build polega trochę na tym attack speedzie. Muszę ich nawalać i slowować, kajtować, obniżać. Ale niestety wszyscy mnie zawsze zabijają w sekundę, jak podejdę tam, choć trochę się zbliżę. I nie wiem, czy ten build do końca ma sens, ale mam nadzieję, że jednak tak. Hmm. 3000. Dobra, zbieramy 3000. To będzie dobra inwestycja. O kurdełę. Właśnie, bo my tutaj... O kurdełę, Anikę. Poczekam... No. Także strollowana gierka. Dobra, dzięki za oglądanko. Widzimy się w kolejnych odcinkach ze Smite'a.